pewien mężczyzna układał syna do snu. I w pewnym momencie syn mówi do niego: tatusiu, sprawdź, czy pod łóżkiem nie ma potwora. Rozbawiony tato zagląda pod łóżko i widzi tam przerażonego swojego syna, który mówi do niego: cześć wszystkim, z tej strony Panato. Hej, i Juszes. Tak jak obiecaliśmy, jesteśmy przebrani. Tak. Jak się czujesz? Przebraliśmy się za sałatkę owocową. Tak, ja jestem bananem. Ja jestem truskawką. Chociaż plan początkowy był trochę inny. Zdradzę wam, że tak jak wtedy wygraliśmy zakład i miałam wybrać Pawłowi przebranie, osoba, która wygra, będzie mogła wybrać drugiej dowolny kostium na Halloween i ta druga osoba nie będzie mogła dyskutować. To mój początkowy pomysł był taki, że Paweł będzie ananasem i znalazłam nawet w Warszawie wypożyczalnię, na stronie internetowej było, że mają piękny kostium ananasa, ale który zarezerwowałam i tak dalej. Jak przyszło co do czego, to okazuje się, że zorganizowanie kostiumu halloweenowego to nie jest łatwa rzecz. Fajnego kostiumu, warto dodać. Tak, bo kiedy zajechaliśmy na miejsce, okazało się, że te wszystkie kostiumy wyglądają, jakby miały co najmniej 15-20 lat i dosłownie rozpadają się w dłoniach. I akurat tak się złożyło, że ananas był chyba w możliwie najgorszym stanie i żałuję, że nie zrobiliśmy zdjęcia tego ananasa, bo to było tak marne. On nie wyglądał jak ananas, tylko jak kupa kompostu, jak w tym kostiumie była taka czapa z takimi stojącymi liściami, to te wszystkie liście były takie padnięte. Bo właśnie warto zauważyć, że my jesteśmy frygańskimi owocami, takimi, które zostały uratowane przed zmarnowaniem, a ananas już był na tyle był marny, że nawet friganie by nim pogardzili. Nawet friganie by nie chcieli tego ananasa. No i tak, trzeba przyznać, że jesteśmy takimi właśnie trochę nieidealnymi owocami. Ten banan ma taki dosyć dziwny kształt. Wiesz co, pierwszy raz w życiu jestem bananem i powiem ci szczerze, że trochę mi duszno. Nie wiem, jak wytrzymam ten czas tutaj, ale już czuję, że to będzie trudna przeprawa. Najwyżej obierzemy cię ze skórki, będziesz obranym bananem. O, brzmi intrygująco. A właśnie, mogłeś nałożyć, widzisz, białą koszulkę, nie przemyślałeś tego. Środek banana jest biały. Bo ja jestem zgniłym bananem. Byłem ogólnie pod wrażeniem samej przebieralni. Ogromne wrażenie zrobił na mnie chłopiec, nie wiem ile on tak miał, między 6 a 13 lat, że za Harry'ego Pottera dostał strój Harry'ego Pottera, jego atrybuty, dostał różdżkę. Ja nie wiem co to było, ale to nie był Harry Potter. Harry Potter nie nosił szpiczastej czapy i peleryny. Ale niezwykłe było to, że ten chłopiec, który dostał rekwizyt w postaci różdżki, on ewidentnie wierzył w to, że to jest prawdziwa różdżka i stanął przed lustrem i zaczął wymachiwać tą różdżką, mówić jakieś czary pod nosem, no i było widać pasję w jego oczach. To było urocze na swój sposób. Ja pasję w oczach widziałam wszystkich klientów, bo byliśmy w sumie w dwóch takich miejscach z kostiumami i w obu miejscach, nie wiem, to chyba najwidoczniej taki jest standard tych kostiumów. Człowiek się naogląda jakieś amerykańskich filmów halloweenowych i sobie wyobraża, że gdzie się nie pójdzie, to te kostiumy są takie piękne jak w amerykańskich filmach, a potem przychodzisz i masz weryfikację z rzeczywistością. No i właśnie tak jak była ogromna kolejka, to mogłam poobserwować, jak po kolei każdy w tej kolejce podchodzi i mówi, czego chce i się zawodzi, no nie? Przychodzi na przykład koleś i mówi, poproszę jakiś upiorny strój. I pani mu mówi, dobrze, zaraz przyniosę jakieś propozycje i przynosi mu dwie, jakieś takie bliżej niezidentyfikowane szmaty ciemne. Naprawdę, nie wiadomo, co to jest. I wiesz, to te stroje miały być upiorne, ale nie w tym sensie, że miały być, były straszne, ale nie w tym sensie straszne. Tak. I ten koleś tak patrzy na te stroje i pyta, a co to jest? I ta pani tak patrzy i mówi, to jest upiorny grabarz? Ona patrzyła na napisy, miała na tych wieszakach napisy i tylko po tych napisach rozpoznawała, co to jest. A to
też jakiś upiór. I dwie szmaty, bliżej nieokreślone, koleś załamany, że stał godzinę w kolejce, żeby dostać coś takiego. No i pytają dalej, a nie ma pani czegoś innego? Mówi, nie, nie, tylko... Ale wiesz co? Mimo wszystko podobała mi się atmosfera, która tam była i w tej jednej przebieralni i drugiej, że tam po prostu nie dało się zachować powagi sytuacji, tylko no, ludzie się przebierali za jakieś banany, truskawki. No i atmosfera, która tam była, ewidentnie była pozytywna. No i wiesz co, to, że wybraliśmy takie stroje, jakimi są frigańskie owoce, to bardzo w przyjemny sposób odciąża powagę tego tematu, jaką jest Halloween obchodzony w Polsce, bo my nie oszukujmy się, ale my się po prostu bawimy w Halloween. No i nie oszukujmy się, dla niektórych z jakiegoś powodu to jest bardzo duży problem, że ktoś chce sobie pójść na imprezę z przebraniami. Zobacz, że to tak naprawdę nie ma za tym jakiejś większej filozofii, tak jak próbuje się wmawiać. Po prostu ludzie są spragnieni jakiejś fajnej zabawy. Te imprezy z kostiumami, no mało jest takich okazji tak naprawdę, więc co się dziwić, że ludzie chcą sobie zaczerpnąć taką tradycję, no nie? Zobacz, że przy okazji takiej imprezy można nałożyć swoje prawdziwe alter ego, którym się człowiek czuje. Że no ja na przykład nie czuję, że banan jest moim alter ego, ale myślę, że truskawka, jesteś słodka jak truskawka, więc można powiedzieć, że jesteś dzisiaj wyjątkowo sobą. Okay. Bardziej niż zwykle. Wiesz co, tutaj trochę ta część kostiumu trochę mi uniemożliwia takie normalne zerkanie na ciebie, bo jednocześnie muszę mówić do mikrofonu, a właśnie muszę w ten sposób się gimnastykować. No dobra, ale nie spotkaliśmy się tu, aby porozmawiać o warzywach i owocach, ale spotkaliśmy się, aby porozmawiać o Halloween. Pierwszym tematem, który chciałbym, abyśmy poruszyli, są ludzie, którzy obchodzą Halloween przez cały rok. Straszą emerytki w sklepie przez cały rok. Chodzi mi o ludzi, którzy mają bardzo intensywne modyfikacji ciała. I osobną taką grupę takich ludzi stanowią ludzie z tatuażami od szyi w górę, na twarzy gdzieś, o różnym stopniu natężenia, ale jeszcze bardziej hardkorową taką grupą są ludzie, którzy posunęli się dużo dalej niż tylko jakieś tatuaże. Implanty, piłowanie zębów. I tak dalej, obcinanie tak? Nosa, obcinanie małżowin usznych. Mam tutaj kilka takich postaci, które chciałbym pokazać i chciałbym o nich porozmawiać. No, powiem ci, że ja jako osoba z tatuażami temat takich freaków widziałem paru osobiście na jakichś konwentach i no zawsze wzbudzało to we mnie wiele emocji, bo zastanawiam się, jak ci ludzie funkcjonują każdego dnia. Ja myślę, że dla wielu z nich to jest po prostu sposób na życie, te modyfikacje, nie? Że to jest tak, że oni już po prostu z tego żyją, że jak baba z brodą, nie? Tak, wiesz co, wielu z nich jest na przykład tatuażystami i taka modyfikacja tak bardzo silna gwarantuje im po prostu rozgłos, reklamę, fame w całej okolicy, no i pójście do nich na taki tatuaż jest przeżyciem po prostu, kiedy widzisz tą osobę. Jakiś demon cię tatuuje. Tak, wiesz co, na przykład tutaj jest gość taki, którego chciałem ci pokazać, on jest tatuażystą, takim dosyć marnym, ale ludzie z całego świata do niego przyjeżdżają. Czy potrafisz powiedzieć, do kogo on się upodabnia? Jest taka postać Red Skull. To jest z jakiegoś komiksu i on, wyobraź sobie, że on się upodabnia, jakby swoje modyfikacje prowadzi w kierunku bycia takim prawdziwym Red Skullem w prawdziwym życiu. I widzisz, ma ucięty nos, te tatuaże na jego twarzy, na policzkach mają imitować te takie różnego rodzaju wgięcia, które ma czaszka, te czarne coś pod oczami. Ma implant w kształcie byka na czole? Wiesz co, nie wiem, czy to jest implant w kształcie byka jakby docelowo, czy to są jakieś inne symbole, no ale zauważ, widzisz, na przykład ma tutaj wycięty policzek, bo nie wiem, czy tak to miało wyglądać, ale generalnie on się, jakby jego modyfikacje posuwają się w kierunku bycia Red Skullem. Okay. Tą postacią z komiksu. Wiesz co, są w internecie też jego zdjęcia przed tym, jak on wyglądał i wyglądał jak taki zwykły, poczciwy chłopiec. No i w pewnym momencie ewidentnie stwierdził, że nudzi mu się już zwykłe życie i chce żyć takim życiem. Czy to też nie jest trochę tak, że to jak Zombie Boy był na topie, to on tak jakby dał prym innym, że jakby warto to robić, że dzięki temu będziecie sławni, będziecie mieć jakieś tam ciekawe projekty i to nie jest tak, że ten Zombie Boy stał się takim prekursorem?
Wiesz co, myślę, że tak i taką latarnią na horyzoncie, że właśnie wielu z nich chciałoby dojść do takiego momentu popularności i rozpoznawalności jak ten Zombie Boy, tylko zobacz, że no on jakby miał jakiś tam swój urok, który sprawił, że był w teledyskach, chodził po wybiegach, no a czy myślisz, że zobacz, że on był estetyczny przede wszystkim, że jak się na niego patrzyło, on miał jakby no fizjologię modela, do tego doszły te tatuaże i to sprawiło, że to była taka ciekawa mieszanka, że on był taki tajemniczy i tak dalej. No a czy sądzisz, że ktoś taki, no nie jest on estetycznie? Wiesz co, jeszcze jak jest na przykład takie zdjęcie stylizowane, że jest studyjne światło, jest retusz tego zdjęcia, to może i wygląda to intrygująco, ale jak tu masz taką fotę w świetle dziennym i tak dalej, no to... No, nie wygląda to jak dzieło sztuki. Wiesz, o co chodzi? Znaczy, wiesz co, może dla niego on jest dziełem sztuki, ale jak można u niego na Instagramie zobaczyć zdjęcia, na których jest oznaczony, gdzie ludzie sobie, jacyś randomowi robią z nim zdjęcie na ulicy, no to nie ma takiego wrażenia, jak w przypadku Zombie Boya, że o, tak, wow. Tak, jak się patrzyło na Zombie Boya, to się miał wrażenie, że tam nic nie jest przypadkowe, no nie? Tak, że tak. To jest takie chodzące dzieło sztuki, że nawet jak ktoś nie był fanem takich modyfikacji, to widząc Zombie Boya mógł stwierdzić, że wow, to jest coś pięknego, że ktoś, kto to stworzył, musiał być niesamowicie utalentowany, a tutaj jak się na to patrzy, to taki trochę miszmasz, no nie? Wiesz co, to jest świetnie powiedziane, że Zombie Boy właśnie był dziełem sztuki. Jakby już nie wchodźmy w jego temat samobójstwa, no bo to już jakby nie wiemy, co go skłoniło do tego. Na pewno, wiesz, trudno tutaj domniemywać, że... A pamiętasz, jak było z jego... Jak dowiedzieliśmy się o tym samobójstwie Zombie Boya? Że było coś takiego, że to powiedziałeś chyba, że to by się przyśnił Zombie Boy? Weszliśmy na jego Instagram i to był dzień, w którym ktoś tam, nie wiem, czy go menadżer, czy ktoś wrzucił tą informację, że on popełnił samobójstwo, a tobie on się przyśnił. Tak, wiesz co, to było właśnie przy okazji Halloween, jeśli rozmawiamy, to było creepy, bo właśnie on mi się przyśnił i tego samego dnia, tak. Następnego dnia, opowiedziałem ci o tym rano, że mi się on przyśnił, a on tego samego dnia umarł. No i to właśnie w temacie... Znaczy, umarł chyba wcześniej, ale tego dnia... To się rozeszło. Na Insta była informacja o tym. No w każdym razie daleko takiemu Red Skullowi do Zombie Boya. Nie wiadomo, czy on aspiruje do bycia jakimś Zależy takim. Zależy jaką skalą, bo może po prostu są różne skale, bo jeżeli chodzi o to, żeby wyglądać jak najgorzej, no to dobrze mówicie. Wygląda zasadzie... bardzo źle, na bardzo zasadzie upiornie. Im gorzej, tym lepiej. Tak. A wiesz, co jest ciekawe, że też są z pewnością kobiety, które się jarają tak daleko posuniętą modyfikacją i właśnie gdzieś widziałem jego zdjęcie z jakimiś takimi dziewczynami na konwentach, które ewidentnie no, szliły im się oczy stojąc przy nim. No i zobacz, każda tutaj zdecydowanie pasuje powiedzenie, że każda potwora znajdzie swego amatora. Są dużo bardziej hardkorowe przypadki. Kimś takim jest na przykład gość, który upodabnia się do ogra. To też jest hardcore, bo on wygląda jak diabeł wcielony. Właśnie ma taką twarz wytatuowaną na czarno, ma oczywiście ucięty nos i on dąży w kierunku bycia ogrem. Wygląda jak ogr. Zobacz to. Przecież to wygląda jak diabeł wcielony. Ja wiesz co, ja powiem ci, że nie czuję się kompetentny do jakiegokolwiek oceniania tych jego decyzji, no bo powiedzmy, że jakby znaczy, chce to bo to sobie... chyba taki jest cel, tak? Więc jeśli ty mówisz, że wygląda jak diabeł wcielony, to dla niego myślę, że to jest komplement, bo tu chyba to jakby o to chodziło. Wiesz, co mi się wydaje, żeby było super w jego wykonaniu? Żeby nagrywał makbangi, bo jak patrzę na tą jego buzię, to pierwszy nad czym się zastanawiam, to jak on je coś. Tak, albo jak ma katar. Czy mu nie wypada? Albo katar, o kurne, rzeczywiście, przecież oni nie mają nosów. Tu się wiele pytań pojawia, na przykład zobacz tutaj ta postać, nie wiem do końca, czy on jest kobietą, czy mężczyzną, ale on na przykład ma ucięty nos i ma tak ucięty nos i wszyty, że on chce być chyba jakąś jaszczurką. Bo wiesz, co jest ciekawe, że wszystkie te postacie, one mają jakiś swój archetyp. Pomysł na archetyp, tak, mm-hmm. że oni mają pomysł i tak jak tamten jest Red Skullem, ten jest ogrem. Ja kojarzę takiego człowieka tygrysa. O, tak, tak, tak. Kiedyś, zanim internet był tak popularny, to właśnie o nim można było na Discovery obejrzeć. Jakieś TLC i tak dalej, z dokumenty, no nie? On był tygrysem, czy był kotem? Tygrysem. Kobieta kot też jest, ale był mężczyzna tygrys.
A pamiętasz te czasy, jak właśnie nie było możliwości wejścia na konta instagramowe tych wszystkich osób, tak po prostu siedząc na toalecie i się widziało takie rzeczy na Discovery albo na, gdzieś tam w jakimś dokumencie, no i to się w głowie nie mieściło. A zobacz, że dzięki social mediom można poczytać o tym, co oni każdego dnia mają do powiedzenia. Wiesz co, ten ogr, on wrzuca regularnie jakieś tam relacje wielominutowe, znaczy takie filmy na Instagram wielominutowe, więc jak ktoś zna hiszpański, czy tam nie wiem, w jakim języku dokładnie on mówi, to można sobie posłuchać, jakim on jest też człowiekiem. The Black Alien Project. I właśnie ja widziałam gdzieś z nim na YouTubie wywiad. Wywiad był właśnie po hiszpańsku. On z tego, co pamiętam, pochodzi skądś tam indziej, z Francji czy skądś, ale mieszka w Hiszpanii. I jakby... jak się go widzi tak na żywo, że on siedzi, mówi, jest jakby normalnym człowiekiem, to trochę traci, szczerze powiedziawszy, że póki to są takie zdjęcia, to rzeczywiście wygląda, że ale straszne, ale wow, a jak tak on po prostu siedzi i normalnie, wiesz, mówi, to tak przestaje być taki szokująco straszny. Wiesz co, wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że jak się go widzi, to ma się takie wrażenie, że on się odezwie taki jakiś, wiesz. Tak, ale wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, a że... on normalnie gadał, jak wiesz, normalny facet. Chodzi mi o to, że ma się wrażenie, że ten jego wygląd jest przejawem jakiejś bardzo głębokiej osobowości, jakiegoś bardzo urozmaiconego wnętrza, które wypływa też. Się, przejawia w ten sposób na zewnątrz, a kiedy się go posłucha, że on jest normalnym typem, to trochę magia pryska, no. Właśnie zobacz, że to jak się mówi, że niedosyt lepszy niż przesyt, to właśnie są sytuacje, w których są ludzie, którzy tracą, jak się odezwą, a zobacz, że a propos tego Black Aliena, to on na przykład ma wyciętą górną wargę. Widzisz to? On ma wyciętą górną wargę. Aha. Ma wycięte małżowiny. Zobacz, że on nie ma małżowin usznych. Ma wyciętą górną wargę, ma wycięty nos. No i ma całą masę jakichś modyfikatorów w głowie, znaczy tutaj widzisz na głowie, które sprawiają, że to mu zniekształca czaszkę, no gość jest kosmitą. Ogólnie co do tych postaci, no to ciekawa sprawa. Wydaje mi się, że właśnie Halloween to jest jedyny moment w roku, kiedy oni mogą się poczuć normalnie, bo mogą wyjść na miasto i udawać, że po prostu są w przebraniu i tak jak inni w Halloween czują się jakoś wyjątkowo, bo są potworami różnymi. Albo owocami, tak oni tylko w Halloween czują się, że o, jestem taki jak inni. Tylko wiesz co, pytanie, czy właśnie dzień Halloween nie jest dniem, który oni najmniej lubią, bo oni wtedy są, zwykli się stają. Że pytanie, czy oni nie robią właśnie tego po to, żeby być niezwykłym, żeby wszystkie oczy kierowały się w ich stronę i może to jest właśnie kwestia jakichś procesów w ich psychice, które każą im być tak bardzo zauważalnym. Zastanawiam się właśnie, co to jest, no nie? Czy to jest jakaś taka potrzeba psychologiczna może czasem, nie? Że czujesz, że muszę być po prostu ogrem. No jak nic, nie jestem człowiekiem, jestem ogrem, muszę tak wyglądać. Czy to jest właśnie jakieś takie podłoże właśnie psychologiczne, czy to jest bardziej taki świadomy wybór, że właśnie, wiesz, będę bardziej rozpoznawalny i marketingowo, na przykład jak ktoś jest tatuażystą, no ciężko. Wiesz co, na pewno są też ludzie, którzy nie zrobili tego dla popularności, a wręcz przeciwnie, jakby żeby odciąć się od społeczeństwa, bo nie pamiętam gdzie, czy w jakimś dokumencie, ale właśnie zainteresowała mnie wypowiedź takiej osoby, że ta osoba zrobiła to na zasadzie system, że ona nie chce uczestniczyć w tej kulturze, która go otacza i że te tatuaże sprawiają, że to jest taka tarcza jego ochronna, która sprawia, że on wychodzi poza ten nawias społeczeństwa i że właśnie tak jak niektórzy robią to prawdopodobnie dla popularności i dla rozgłosu, tak są też tacy, którzy robią to w zupełnie odwrotnej przyczyny. Tak to już jest, no, że niektórzy lubią takie jakieś doznania, emocje, że lubią to, co straszne, lubią się bać, lubią dreszczyk emocji. Ja muszę przyznać, że w ogóle nie lubię, nie oglądam żadnych horrorów, nie cierpię się bać, nie lubię jakichś domów strachu, nie lubię nawet jeździć w wesołych miasteczkach na kolejkach, nie lubię się bać po prostu. Nie wiem, co jest fajnego w emocji takiej, że po prostu coś robisz, żeby się wystraszyć. A wiesz co, jak ostatnio byliśmy w kinie i właśnie rozmawialiśmy o tym, jakie ewentualnie filmy nas
potrafią nam napędzić stracha, no to zaintrygowało mnie to, że tak bardzo różni się nasze podejście do horrorów, że co nas straszy. Że ja na przykład w ogóle nie czuję klimatu horrorów z potworami, że zawsze mnie to bardziej śmieszyło, jak widziałem takie sceny, że tam jakiś alien się pojawiał, to bardziej myślałem o tym, że wow, ale fajna produkcja, ciekawe, jak oni zrobili tego aliena. I dużo więcej strachu przysparzały mi zawsze takie filmy, gdzie potworem był człowiek, jakiś hostel. Był jakiś film, który cię wyjątkowo wystraszył? Wiesz co, bardzo mi siadł na psychę film Hostel. Tam... Serio? Tak, tak, wiesz dlaczego? Ja na przykład oglądałam Hostel i mnie na przykład takie właśnie rzeczy, że flaki lecą, krew leci, to mnie nie straszy. Tylko wiesz co, jakby tam temat samych flaków też mnie aż tak bardzo nie przerażał, jak sama wizja sytuacji, w której są porywani ludzie po to, żeby bogaci ludzie mogli ich torturować. Bo wiesz na czym polega problem? Że właśnie no tak jak już wspominaliśmy parę razy o tym tutaj na podcaście, że no ta druga wojna światowa gdzieś tam mi siedzi na głowie i jak sobie myślę o tym hostelu, to mam takie poczucie, że niestety, ale takie rzeczy się działy w historii, być może się gdzieś tam jeszcze dzieją, ale no na pewno się działy, obozy koncentracyjne i tak dalej, wykorzystywanie przez Niemców ludzi w obozach, torturowanie ich, urządzanie im różnego rodzaju gier na śmierć i życie. Właśnie widząc takie horrory, gdzie ludzie są tymi potworami, to myślę o tym, że w pewnym sensie każdy z tych filmów jest na faktach. No właśnie dlatego mnie to nie straszy, bo ja jak lubię oglądać jakieś dokumenty albo jakieś podcasty kryminalne, no to już jakby jestem zaznajomiona z tym tematem, że niektórzy ludzie są prawdziwymi potworami i psychopatami i to mnie już po prostu nie dziwi i jakby film nie jest w stanie mnie przestraszyć, bo już jakby z prawdziwego życia słyszałam takie historie o jakichś seryjnych mordercach, o skończonych psycholach, którzy więzili, gwałcili kobiety, że już jakby horror, że na ten temat mnie aż tak nie wystraszy, ale te wszystkie takie jakieś... Znaczy ja od lat nie oglądałam żadnego horroru, ale tak jak pamiętam kiedyś super mnie wystraszył na pewno Ring. To po prostu bałam się odwrócić za siebie, że zobaczę Samarę. No a poczekaj, a propos Ringu, jak widziałaś tą dziewczynkę z tymi włosami na twarzy, w białym tam stroju, czy nie miałaś takie poczucie, że o, przecież to ściema jakaś jest? No nie, bo ten film był na tyle, siadł mi na bani, że nie miałam takiego poczucia. Okay. Wiesz, co mnie przerażało najbardziej? To nagranie tam, że tam był taki motyw, że jak obejrzysz jakieś tam nagranie, to będziesz przeklęty i na zdjęciach wychodziła człowiekowi taka zamazana twarz. No i ja sobie wtedy tłumaczyłam, że przecież ja oglądając ten film też obejrzałam to nagranie, I się bałam, że kiedyś zobaczę swoją rozmazaną twarz na jakimś zdjęciu i że to znaczy, że Samara mnie dopadnie. A wiesz, że a propos zdjęcia, to kiedyś przeglądając telefon, natknąłem się na zdjęcie, gdzie zobaczyłem siebie śpiącego w łóżku. I wiesz, na czym polegał problem? Że mieszkałem wtedy sam. No i jak ktoś zrobił to zdjęcie? No właśnie nie wiem. Na tym polega straszność tej historii. Ale to jakaś wymyślona historia, czy co? To jest żart? Co to jest? To jest halloweenowe story, które jest dzisiaj idealne miejsce, aby takie historie opowiadać. Aha, ale to się nie wydarzyło. No nie psuj klimatu, tak? Aha, okej. Sorry, czyli nie rozumiesz, dlaczego Ring mnie wystraszył, a oczekiwałeś, że to mnie wystraszy. No dobra, to jeszcze mam inną historię. Kiedyś w środku nocy obudziło mnie stukanie w szybę. I w pierwszym momencie byłem przekonany, że to jest dźwięk dochodzący z okna. I w pewnym momencie, przerażony, zorientowałem się, że jest to dźwięk pochodzący z lustra. Wspaniale. Piękna historia. A czy myślałaś kiedyś o tym, że to jest straszne obudzić się w grobie? A czy wiesz, co jest straszniejsze od obudzenia się w grobie? Uświadomienie sobie, że ktoś leży jeszcze obok. Jest Halloween, kiedy jak nie dzisiaj? Jest czas na opowiadanie takich historii, a takich historii mam parę więcej. Obawiam się, że nikogo to nie wystraszy, zwłaszcza spojrzywszy na fakt, że opowiada to mężczyzna przebrany za banana.
Dobra, to dla jeszcze... kobiety przybranej za truskaszkę nie czuję jakiegoś klimatu strasznych opowieści. Tym bardziej, jak wiem, że wszystkie je zmyśliłeś. No, szkoda, że nie potrafisz się bawić w Halloween. Halloween to świetna zabawa. Wracając do strasznych filmów. Ring, Klątwa. O matko, jak obejrzałam Klątwę, znaczy byłam jak kuś, nie wiem, miałam z 15 lat, ale pamiętam, że kilka miesięcy mnie trzymał strach i bałam się, że zobaczę gdzieś te przeklęte takie właśnie dziewczynki. Klątwa była o dziewczynkach, tak? Tak, znaczy dziewczynkach i chyba takie po prostu przeklęte dzieci jakieś się pojawiały. No a wiesz co, a ty się śmiejesz z takich historii, które ci opowiadam, a mnie śmiech bierze, kiedy myślę o dzieciach, które są w stanie zrobić krzywdę dorosłemu człowiekowi. Ale to nie były zwykłe dzieci. O, to były nawiedzone dzieci. Tak. Okej. Okay. Znaczy, ja też miałam do tego inne podejście, mając 15 lat, a teraz to może bym się nie wystraszyła aż tak, ale to zrobiło na mnie takie wrażenie, że już stwierdziłam, że nie będę oglądać takich horrorów. Albo też pamiętam, że na bardzo długo udało mi koszmary, jak w gimnazjum ksiądz zmuszał nas do oglądania jakiegoś dokumentu o egzorcyzmach. I tam były autentyczne jakieś nagrania z egzorcyzmów jakiejś kobiety, która odzywała się tam jakimś nawiedzonym głosem, twierdziła, że żyje w niej demon Hitlera, Stalina i jak jeszcze kilka innych. I tam cały dokument o tych egzorcyzmach, opisywanie, co z tą kobietą się działo, jakby... Nie wiem, czy powinno się pokazywać takie rzeczy dzieciom w szkole. A wiesz co, jeszcze a propos tej przebieralni, w której byliśmy, to potwierdziło się to, o czym wcześniej gadaliśmy, że tak wiele osób wynajmowało strój ze Squid Game. A, tak, to prawda. Że właśnie był tam... cały karton przebrań tylko Squid Game. Tak, i tam co trzecia osoba prosiła właśnie o Squid Game. No i to jest ciekawe, że ci ludzie nie mają takiego poczucia, że kurczę, przecież... 1/3 imprezy, na której będzie w to przybrana. Ale trzeba korzystać. Za rok już może nie być hajpu na to, a to łatwy, prosty kostium. A może są całe imprezy nawet tematyczne, że cała impreza pod znakiem Squid Game. A wiesz co, nie wiem, czy ci to opowiadałem kiedyś, ale miałem kiedyś kota, który ciągle się na mnie patrzył. Nie spuszczał mnie z oczu, po prostu gdziekolwiek, cokolwiek robiłem, to on się ciągle na mnie patrzył. I wyobraź sobie, że w pewnym momencie się zorientowałem, że on nie patrzy na mnie, tylko on patrzy za mnie. O nie. Boże, co to jest? Jak mam interpretować tę historię? No powinnaś powiedzieć, co ty gadasz? Serio? W ten sposób oczekiwałem reakcji. A nie sądzisz, że to jest błyskotliwe? Że nie patrzył na mnie, tylko patrzył za mnie. Tak, i bardzo straszne. A nie rodzi się mam dreszcze. A nie rodzi się w twojej głowie pytanie, co było za mną, że on się na to patrzył? No jak to, co duch? No właśnie. No właśnie. I to nie są żarty. Co do takich rzeczy, z których nie wiadomo, czy się śmiać, czy to ma być straszne? To ma być straszne. To ma być bardzo straszne, okej. Okay. To ciekawą sprawą jest to, że rzeczą, której kiedyś się bardzo bałam, byli kosmici, a wszystko dlatego, że jak byłam mała, nie powinnam była tego oglądać, ale obejrzałam taką komedię Marsjanie atakują, kojarzysz to? Mhm. No ogólnie każdy, kto to oglądał, to pewnie się zgodzisz, nie ma w tym filmie absolutnie nic strasznego, wręcz przeciwnie, to chyba figuruje jako komedia i to tylko to pozostaje oglądając to, żeby się śmiać, ale ja obejrzałam ten film gdzieś ukradkiem, jak byłam bardzo mała i przez całe dzieciństwo bałam się kosmitów, ale to tak się bałam, że nie mogłam spać sama w łóżku, uciekałam w nocy do mamy, bo bałam się, że przyjadą po mnie Marsjanie i że mi wybuchnie głowa. Przylecą? Mhm. Że ci wybuchnie głowa? Tak, bo tam była jakaś taka scena z wybuchającą głową chyba? No nie pamiętam. W każdym razie panicznie bałam się kosmitów. Okej, okay. To zabawne, że ty wyśmiewasz moje historie straszne, a mówisz o baniu się panicznym kosmitów. No może gdybyś mi opowiadał tę historię, jakbym miała 7 lat, to by zadziałały. I gdybym nie był bananem. Gdybyś nie był bananem, no. Ale już teraz mam trochę więcej oleju w głowie. A czy starczy ci nerwów, aby usłyszeć jeszcze jakąś historię straszną? Sprawdźmy. Pewien mężczyzna
układał syna do snu. Mhm. I w pewnym momencie syn mówi do niego: tatusiu, sprawdź, czy pod łóżkiem nie ma potwora. Mhm. Rozbawiony tato zagląda pod łóżko, mhm, i widzi tam przerażonego swojego syna, który mówi do niego: tatusiu, ktoś leży w moim łóżku. Wiesz, to takie historie, jakby musi być odpowiednia atmosfera dla... A nie ma atmosfery do tego? Jest Halloween, jesteśmy owocami. Nie ma atmosfery do tego? Nie. Nie wspomnieliśmy o tym, że całe nasze stroje, to jak wyglądamy w całej postaci, można zobaczyć na twoim Instagramie. Oh yes. Proszę iść na mój Instagram i dać serduszko pod fotką i napisać... Jesteśmy z YouTube'a od Pananas. Co ty na to? Dobra. Pananaski się meldują. No dobra, ja może bym trochę rozluźniła atmosferę, bo od tych twoich strasznych historii aż mam dreszcze. A jeszcze mam kilka. Okej. Ja przygotowałam wątek, choć w sumie nie wiem, może tam jest coś strasznego, ale kojarzy mi się, że raczej takie chyba na śmieszno przygotowałam rzeczy. Przygotowałam kilka halloweenowych TikToków, które pomyślałam, że możemy sobie razem obejrzeć. Head in jar prank. Już jak na to patrzę, to strasznie działa mi na nerwy, czemu on nie obciął na dole tej kartki. Kolejna rzecz, która mnie zastanawia, to to, że dlaczego ta kobieta trzyma tampony w lodówce? Trzyma tampony w lodówce? Czy jest jakieś uzasadnienie chowania tamponów do lodówki? Ja mam uzasadnienie. Jak jest gorący dzień, to może być przyjemny chłodek. Okej. Okay. Nie jest to jakieś uzasadnienie, tak? No i co sądzisz? Prank, głowa w słoiku. Moim zdaniem całkiem spoko. Tak, spoko pomysł. Spoko pomysł. Czy zareagowałabyś na taki słoik w naszej lodówce strachem? A ja wiem. Może, gdyby mnie to zaskoczyło mocno. To może tak. Tutaj jest dobry TikTok w temacie kostiumów. Co zamówiłem? Mhm. Versus co przyszło. To idealnie pasuje do naszej sytuacji, kiedy to, co widzieliśmy w internecie, że tam jest, i to, co... To ten ananas. Jak poszliśmy z tym ananasem do przymierzalni, po prostu tam stałam i sobie myślałam, jakim cudem ta kupa kompostu została umieszczona na stronie pod kategorią ananas. Wiesz co, nie oszukujmy się, my jechaliśmy tam tyle czasu, w to miejsce, że my po prostu byliśmy wkurzeni, że zostaliśmy zrobieni w ananasa. Tak, tak się mówi? Nie, mówi się brzydziej. Miota mnie. Powinien dostać rolę w jakimś horrorze. Tak, ten tak. Okej. Okay. Kojarzysz taki motyw, że są takie domy strachów, gdzie kojarzę, no, schodzą ludzie przebrani za, no, za jakieś tam upiory. I znam kiedyś dziewczynę, która pracowała w takim domu strachów i przebierała się właśnie za taką Samarę z ringu i musiała tam ludzi straszyć. No i opowiadała często takie historie, że tam ludziom, że zdarzyło się, że gdzieś tam wychodziła z pracy jakaś podrapana, obita, bo ludzie, mimo że wiedzą, że to dom strachu, no to w emocjach czasem różnie reagują. No i tutaj jest właśnie taka reakcja. Pa. O Jezu. Bo to zobacz, że z takimi prankami właśnie jest takie niebezpieczeństwo, że ktoś na przykład może ci w pięścią przywalić w twarz, jak kogoś śmieszkujesz. Dlatego wiesz co, często takie pranki są ustawiane, bo... Ale to jest po prostu dom strachów. Mhm. No i to ciężka praca, co by nie mówić, że idziesz do pracy i się zastanawiasz, co dzisiaj będzie. Spoliczkują mnie... Będą chcieli mnie powalić na ziemię, wydrapać mi oczy, co tym razem. I ciężko mieć do kogoś takiego pretensje potem, bo tak naprawdę go przestraszyłeś, więc on miał prawo zareagować spontanicznie. A zobacz, jaki tu jest cień. Patrz, widzisz to? Jaki tu masz cień? Taki. W ogóle co to jest?
No, to jest ogonek od truskawki. To wygląda jak ogonek aliena jakiegoś bardziej niż truskawki. Jak antenka Teletubbiesa, nie? O tak. Zastanawiam się tylko, czemu ona jest tak na bok. No bo chyba jak jest truskawka, to ona ma tak sobie tak na bok te źdźbło takie, które go łączy z krzaczkiem. No normalnie ma do góry, nie? No ciężko powiedzieć. To już taka była najwidoczniej konwencja, tak jest. Pewien mężczyzna, amputowano mu rękę. I lekarz ostrzegł go, że czasem może mieć tak zwane bóle fantomowe, że może czuć tą nieistniejącą rękę. Mhm. Ale lekarz nie ostrzegł go, że któregoś razu ten mężczyzna poczuje tą nieistniejącą rękę i że dotykają ją jakieś zimne palce. Bardzo straszne. Jesteś przerażona? Jestem. Nie wiem, jak dzisiaj zasnę po tych wszystkich strasznych historiach. Właśnie po to my są. Podziwiam cię, że wciąż się starasz, taką powagę opowiadasz. Tu mam następny filmik, że człowiek kontra ktoś, kto próbuje go przestraszyć. Patrz na to. No, szacunek, że dziecko ma taki odruch. Szacunek ludzi ulicy. Jaki zawzięty, nie sądzisz? Tak, no jaki zobacz. Odważny. Kiedy coś cię atakuje, to się bronisz. Nie umarłby pierwszy w horrorze na pewno. O nie, on by był tym, który by te potwory pierwszy z nimi walczył. Tak, ale ten potwarz im jakie odważne dziecko. I tatuś sobie myśli, that's my son. Dobra, to już będzie ostatni. Ostrożnie krzyczę. Ten odgłos idealnie pasuje do tego ducha, który tu jest narysowany. Któregoś razu siedziała nastolatka przed komputerem w domu jednorodzinnym i usłyszała, jak woła ją mama do kuchni z dołu. No i dziewczyna się zebrała, idzie do kuchni i w przedpokoju usłyszała dźwięk otwierającej się szafy i z niej wydobywający się dźwięk jej mamy, mówiący: nie idź tam, kochanie, też to słyszałam. Okej. Okay. Jest Halloween, bójmy się wszyscy. Bardzo straszne. A może lepiej opowiesz szczerze, jaka była sytuacja? Ja się trochę zdradziłam, bałam się kosmitu, bałam się Samary. Jaka była sytuacja twoja w życiu, kiedy się najbardziej bałeś? Ale czy może to być taka historia, bo wiesz co, nie mam historii, w której bałem się w takim stylu potwory i spółka. No nie, ogólnie, że się bałeś. Że się bałem, wiesz co, taką sytuacją, która chyba pierwsza przychodzi mi do głowy, była sytuacja, w której pracowałem w klubie nocnym i w pewnym momencie, gdzieś koło 3 w nocy, przyszło do baru i usiadło przy barze 3 panów. Dwóch koło tak 40 i jeden tak koło 20. I oni, byłem ich na tyle blisko, jakby stałem za tym barem, byłem ich na tyle blisko, że z tego co zrozumiałem, to ten najmłodszy wyszedł dzień czy dwa dni wcześniej z więzienia, a tych dwóch pozostałych wyszło wcześniej i oni się znali z więzienia. I uczcili, jakby spotkali się w tym klubie, gdzie ja stałem za barem, żeby uczcić to, że wyszli wszyscy z więzienia. No i akcja była taka, że oni tam zamówili jedną wódkę, drugą wódkę i jakby ta ich atmosfera się stawała coraz gęstsza i problem polegał na tym, że ten 20-latek ewidentnie tak jakby chciał zaimponować tym 40-latkom i się przed nimi popisywał, jakiś tam przeklinał, wiesz, i tak dalej, zaczepiał ludzi na początku tylko słownie. I wyobraź sobie, że w pewnym momencie była taka sytuacja, że już, nie wiem, tam było około 4:30 rano i podszedł do baru facet, obok nich tak trochę stanął, zamówił piwo, tam zostawił mi jeszcze napiwek z 3 złote i słyszę kątem ucha, jak ten 20-latek mówi do tych kolegów: patrzcie na to, pana to. I mu podchodzi do tego typa, on sobie stoi z browarem, a on go wziął za głowę i puch, uderzył go o bar. Głową. Ten facet spłynął na ziemię, przybiegła od razu ochrona i
ochrona ewidentnie wiedziała, kim są ci faceci, że oni są jakimiś gośćmi z więzienia, do których ochrona nie chciała jakby podskakiwać. Zabrali za ręce, za nogi, podnieśli tego typa przy barze pod ziemią, na ziemi i go wynieśli, a oni się bawili dalej. No i ja stałem za tym barem, oni mnie coś tam wołali, że barman, polej, coś tam, i ja stałem i myślałem sobie, w jakiej ja jestem sytuacji. Przy barze siedzi trzech gości, którzy z więzienia wrócili, jeden się przed nimi popisuje, a ja ich obsługuję, a ochrona w tym momencie tutaj nie pełni funkcji ochrony, więc ja jestem zdany jakby na ich łaskę tak naprawdę. No i jakby ja byłem ich barmanem, który im jakby ich obsługiwał. No i powiem ci, że tam jeszcze kogoś oni pobili, tam ktoś do nich podeszło, dwóch typów do baru, zaczęli się coś tam kłócić, oni ich pobili, oczywiście ochrona przybiegła za ręce, za nogi, wyniosła tych typów, no i oni, wyobraź sobie, że impreza już się skończyła, muzyka przestała grać, a oni powiedzieli, że oni nie wyjdą stąd. Więc ochrona gdzieś tam usiadła sobie na krzesełku 5 metrów od nich i siedzieliśmy chyba do 7 rano, czekaliśmy, aż oni stwierdzą, że chcą już iść do domu, bo byli na tyle pijani. I powiem ci, że ten moment, kiedy ja tam stałem, oni barman wołali mnie, wiesz, do siebie, żebym ich obsłużył, a ja wiedziałem o tym, że ci ochroniarze w tym momencie są bezużyteczni w razie sytuacji, w której któryś z nich by przywalił mi butelką w łeb na przykład, no to była sytuacja, w której się tak jakby bałem o swoje życie i zdrowie, wiedząc o tym, że to są goście z więzienia, którzy nie trafili tam bez powodu. Ale chyba już takie się sytuacje nie dzieją, nie? Że jakieś są układy z ochroną. Tak. Że... Wiesz, to były czasy, kiedy nie było jeszcze kamer w klubach. Kamery wszystko zmieniły. Teraz jakby no, taka sytuacja nie miałaby miejsca, bo oni by wiedzieli... Też kojarzę, że na przykład ten motyw jakichś haraczy, no to już za czasów, jak ja pracowałam w klubach, to już się nie słyszało o tym, żeby ktoś przychodził po jakieś haracze. No tak, nie? Wiesz co, monitoring wszystko zmienił, bo w dzisiejszych czasach, kiedy klub jest w jakimś w miarę centrum, to nawet jak klub nie ma samego monitoringu w środku, to wszędzie dookoła jest i kamery są na ulicy, więc w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest zweryfikować taką rzecz i nawet jak się, jak, no po prostu to jest nie do, znaczy ci ludzie po prostu wiedzą, że prędzej czy później jakby spotka ich sprawiedliwość w razie sytuacji takiej, gdzie oni kogoś skrzywdzą na przykład i takich czy rzeczy. Czy teraz nawet nie musi być monitoring, ale każdy zawsze może wyciągnąć telefon i zacząć nagrywać na przykład, no nie? Tak. A myślałam, że coś innego opowiesz. Myślałam, że opowiesz, jak się podpaliłeś albo jak się topiłeś. Myślałam, że będzie historia związana z jakimś żywiołem, nie? Wiesz co? To jest ciekawe pytanie, dlatego że w tych sytuacjach, kiedy się to działo, to ja się nie bałem, bo to się działo i po prostu... Jesteś tą chwilą, w której się to dzieje i tak jak wschodziłem pod wodę, co możecie historię usłyszeć na moim kanale, czy jak się podpaliłem, czy co ja tam, o czym jeszcze opowiadałem? Jak oślepłeś? Oślepłem, to wiesz co, to właśnie jest tak, że to się po prostu działo i nie było czasu na strach. To jest, wiesz co, to tak samo jak się jedzie samochodem i są jakieś sytuacje czasem, że tam coś się zadzieje strasznego, że ktoś zahamuje nagle albo że coś wyskoczy, no to nie masz czasu na banie się, tylko po prostu skręcasz albo hamujesz. I tak bym to analogicznie porównał właśnie do tej sytuacji, kiedy na przykład się topiłem, a wtedy miałem kilka lat, no to pamiętam, że nie czułem strachu, tylko czułem spokój i czułem taki całkowity brak świadomości tego, co się dzieje. Właśnie, wiesz co, tak samo jak z tym, jak się poparzyłem, to też było tak, że jechałem tą karetką i ewidentnie widziałem po obsłudze tej karetki, że jest źle, że jakby oni tak bardzo nade mną nadskakiwali, że właśnie pytali mnie, pokaż język. I ja wtedy się nie bałem, bo ja po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiedziałem o tym, że moje życie jest zagrożone i nie wiedziałem o tym, że mogę mieć wypalone płuca. No i po prostu sobie leżałem i się śmiałem z tego, że wyglądam zawinięty w te sreberko takie medyczne, że wyglądam jak duże burrito. No i to a propos właśnie strachu. Wiesz co, często refleksja przychodzi potem i strach, że strach o to, co się mogło... Że było tak blisko. Tak, że było tak blisko, że co się mogło wydarzyć i wtedy sobie myślisz, wow, dobrze, że to tak się nie skończyło. A w takich sytuacjach nie ma strachu, tylko jest adrenalina, która sprawia, że po prostu działasz i nie myślisz o tym. Okej. A historii jakiejś z dreszczykiem, żadnych paranormalnych, rozumiem, że nie miałeś. Wiesz co, na przykład tak jak z tym wspomniałaś z Zombie Boyem, że mi się
przyśnił i wziął i umarł, no to tak jak wiesz, parokrotnie mi się zdarzyło, że coś mi się przyśniło, opowiedziałem ci o tym i potem się to zrealizowało w jakimś sensie. No i takie sytuacje trochę przysparzają mi dreszczyku takiego ekscytacji, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak to wyjaśnić. Bo wiesz, że to, że mi się coś przyśniło, ja ci o tym opowiedziałem i w tego samego dnia w jakimś sensie to się zmaterializowało i to był całkowity zbieg okoliczności, jakby ja na to nie miałem wpływu, że to się zmaterializowało, no to się nie da tego wyjaśnić w jakiś racjonalny sposób. No i takie sytuacje przysparzają mnie o jakiś taki dreszczyk emocji. A czy ty miałaś jakieś takie sytuacje? Paranormalne? Nie, tylko w mojej głowie. Tylko po oglądaniu Klątwy i Ringu. Ale autentycznie to nie, nigdy nie, nic takiego mnie nie spotkało. Wiesz co, właśnie ciekawe, czy ta nasza afantazja, o której już rozmawialiśmy na innym podcaście, czy to właśnie w dużej mierze nie ma wpływu na to, że po prostu te obrazy w naszej głowie się nie pojawiają, a co by nie mówić, taka sama myśl o czymś bez obrazu jest dużo mniej przestraszająca niż taka myśl z obrazem. Może i tak. Może wy macie jakieś para nienormalne historie, z którymi chcielibyście się z nami podzielić? Jeśli tak jest, napiszcie w komentarzach. No i napiszcie w komentarzach, która z moich dzisiejszych strasznych historii najbardziej się podobała. A wiesz co, ja mam jedną taką już najstraszniejszą ever. Historia jest krótka, ale jest te wszystkie pozostałe moje historie chowają się przy tej. Mhm. Historia jest taka. Dzień 323. Internet dalej nie działa. Nie sądzisz, że ta historia przysparza o gęsią skórkę? A jest bardzo straszna. Wiesz, jaka jeszcze jest straszna historia? No. Jak ostatnio byliśmy w kinie i przyszliśmy i tak spóźnieni 5 minut, a i tak jeszcze 25 minut następnych oglądaliśmy reklamy. Tak, to było straszne, reklamy w kinie, gdzie się płaci za bilet. Picie już całe, lód w piciu już cały rozpuszczony, popcorn już zimny i do połowy zjedzony, a reklamy nadal trwają. To jest jakiś absurd, że idziesz do tego kina, płacisz tyle za bilet, za ten popcorn overpriced, za te picie, a na dokładkę jeszcze musisz oglądać pół godziny reklam. Zobacz, że nigdzie tak nie ma, że płacisz za oglądanie i jeszcze musisz, wyobrażasz sobie, żeby na Netflixie leciały reklamy? Że płacisz, wiesz, Netflix i jeszcze oglądasz coś i ci wyskakują reklamy? Tak, no przecież nie. To absurd jest jakiś. Jakby ja rozumiem, że lecą na przykład trailery innych filmów, to tak. Nawet fajnie obejrzeć sobie w kinie, no nie? Tak. Ale że lecą jakieś te po prostu wszystkie zwalone reklamy, że tu jakiś bank, tu jakiś sok, tu ketchup, tu coś tam. I ty siedzisz po prostu, czekasz na Bonda, że wyjedzie zaraz Bond, a tutaj nie, jeszcze musztarda. Nie, nie, jeszcze tutaj może ubezpieczenia, może coś tam. No szlak mnie trafiał tak, w tym kinie. Tak, tak, to było straszne. To było naprawdę straszne i to jest przy okazji Halloween, tak, to jest naprawdę straszne. Bo to było za długie. Kurde, no reklamy, dobra, 5, 10 minut, 15, ale pół godziny? Tak, a wiesz co, a propos Halloween, to ja jeszcze mam ciekawostkę, ciekawą ciekawostkę. No. Czy wiesz o tym, właśnie gdzieś to przeczytałem ostatnio, czy wiesz o tym, że jak są dynie, te lampiony z dym, z dyń są, to wyobraź sobie, że zanim odkryto Amerykę Północną i ta tradycja Halloween dotarła do Ameryki Północnej, to w Europie na Halloween robiło się te lampiony z rzepaku. To, co jest dzisiaj dynią, znane jako dynia ta z ustami, z nosem i z oczami, to kiedyś się robiło to z rzepaku. Wyobrażasz sobie? Masz jakieś zdjęcie? Oczywiście. Jestem na to przygotowany, wiedziałem, że mi w to nie uwierzysz. Bang. Tak to wyglądało. To jest autentyczny średniowieczny rzepak? Tak, to jest zdjęcie z czasów, kiedy jeszcze nie odkryto Ameryki Północnej i wtedy tak wyglądały lampiony z dyni, które były rzepakiem. Czy wiesz o tym, że Halloween jest w Stanach Zjednoczonych jest drugim najbardziej dochodowym świętem poza Bożym Narodzeniem, a najczęściej kupowanym słodyczem w ten dzień jest Snickers. Okej. Okay. Taka to ciekawostka. Bo Snickers, orzeszki, tak się kojarzy w sumie jesiennie może. Tak, że ten psikus, cukierek albo psikus i tak dalej i właśnie tym, co najczęściej jest kupowane, kiedy się wybiera opcję cukierek, jest tym cukierkiem Snickers. Ciekawe, czy u nas będą chodziły dzieci po cukierki.
Może powinniśmy się przygotować na wszelki wypadek. Albo nie, my pochodźmy, mamy stroje. No ale to chodzą dzieci, nie dorośli. Wiesz co, chodźmy po domach i mówmy zamiast cukierek albo psikus, to mówmy warzywa albo owoc. W sumie każdy ma w domu jakieś warzywa albo owoc. Będziemy mieli jeść co przez kolejnych parę tygodni. Może uzbieramy składniki na jakąś sałatkę albo coś. To co, może tym pozytywnym akcentem kończmy już ten film. Zostawcie łapkę w górę, jeśli filmik się wam podobał. Zostawcie komentarz, co wam się najbardziej w tym filmiku podobało albo nie. Nie, mieli napisać straszne swoje historie. No to niech. Dajcie znać, czy mieliście jakieś straszne, nadnaturalne historie. No my nie mamy za bardzo co opowiadać, bo nic nam się nie wydarzyło. A te twoje, wiesz, wymyślone... One nie były wymyślone, to były prawdziwe historie, na faktach autentycznych. No dobra, słuchajcie, zostawcie suba, jeśli jesteście ciekawi kolejnych naszych filmów. Do zobaczenia, cześć! Pa!